Heja ludzie i ludziska, z tej strony Recek i... No co wam mogę powiedzieć? Chyba podobnego materiału chyba jeszcze do tej pory na moim kanale nie było. Nie w sensie, że tam materiał z gry, nie o to mi chodzi tym razem. Ale chodzi mi po prostu o fakt, że to jest zamknięta obecnie beta gry Crossout, twórców War Thundera. Tej gry, gdzie się lata samolotami, strzela czołgami i się generalnie bije ze sobą. No to jest właśnie zamknięta beta tej gry. No cóż, jeśli chodzi o mnie to... Ja na tę grę, no cóż, może nie tyle co czekałem, aczkolwiek no śledziłem jednak sam tytuł z dość sporym zainteresowaniem. No nie ukrywam, że same założenia, sama tutaj konwencja, w jakiej się rozgrywa sam tytuł, no cóż, wzbudziły moją ciekawość i sprawiły po prostu, że no znalazłem w tej grze coś, co sprawiło, że jednak no postanowiłem się przyjrzeć temu tytułowi trochę bliżej. Ale dobra, generalnie o co z tym chodzi? O co chodzi o co kaman z Crossoutem? Otóż generalnie jest to produkcja, w której to tworzymy swój własny pojazd z różnego rodzaju złomów, z części używanych i generalnie tego typu właśnie rzeczy. Montujemy jakieś różne bronie, jakieś moduły, nie moduły, a potem walczymy albo między graczami, albo też ewentualnie uczestniczymy razem z nimi w różnych misjach kooperacyjnych. No i dzisiaj chciałbym się mniej więcej skupić na tym materiale, na takich podstawowych rzeczach właśnie związanych właśnie z całą produkcją, czyli takie różne tego takie różne takie podstawy, najbardziej takie najważniejsze mechaniki. I generalnie tego typu rzeczy. Czyli generalnie sytuacja ma się tak, że mamy tutaj naszego koleżkę, mamy tutaj mój pojazd, który to skonstruowałem, trochę się pobawiłem tym edytorem i jak na razie no szału nie ma, powiecie pewnie, ale z drugiej strony no ja sam też jakoś specjalnie mega dużo nie pograłem, aczkolwiek no z drugiej strony pograłem na tyle, żeby móc się podzielić z wami swoimi pierwszymi wrażeniami. A te, póki co, jak na pierwsze może półtorej, dwie godziny grania są jak najbardziej pozytywne. Ale dobra, on to kaman z edytorem. No cóż, edytor. Jak wszyscy pewnie dobrze wiecie, chociaż nie, inaczej. Kojarzycie może Robocrafta? Taką grę, gdzie się właśnie buduje własny pojazd? No to tutaj to działa to mniej więcej na tej samej zasadzie. Że też mamy tutaj właśnie taki edytor, że możemy wmontować różne części do naszego pojazdu. Możemy właśnie zdecydować, którą część właśnie wmontować i co zrobić, co pomalować, co tutaj wmontować, zdjąć. I generalnie możemy to robić naprawdę w bardzo, ale to bardzo dowolny sposób. Po prostu tak jakby, to mam powiedzieć, nie jesteśmy jakoś specjalnie ograniczani. No dobra, jesteśmy ograniczani przez limit 6, jaki możemy nałożyć na nasz aktualny pojazd. Ale ten limit póki co rośnie razem z levelem, w sensie raz na parę leveli ten limit 6 wzrośnie. Ja póki co jestem w miarę zadowolony z tego, co tutaj udało mi się osiągnąć. Tutaj mam jakieś radio, tutaj radar jest, tu jakaś beczułka z paliwem. Tam gdzieś poukrywane jakieś chłodziwa do broni, żeby się one za szybko nie przegrzewały. Same bronie też tutaj właśnie, oczywiście przede wszystkim, bo właśnie o walkę chodzi tutaj właśnie w Crossoutcie. Właśnie chodzi o to, żeby być i... żeby mieć się czymś bronić, żeby mieć się czym strzelać. Ale generalnie to części, jak widać, to jest dość sporo do wyboru. Tutaj możemy zamontować sobie jakieś koła, jakieś osłony, dodatkowe ramy, jakąś inną kabinę możemy montować, jak bronię. Oraz ewentualnie inne części, które by umożliwiły nam taką większą kustomizację właśnie naszego wehikułu, jak takiego naszego tutaj pomykacza. Takiego naszego tutaj pomykacza. Dowolność jest spora, możemy tutaj no wmontować różniste rzeczy. A to w jaki sposób to zrobimy i czy to będzie w miarę ogarnięty sposób, czy może jakiś taki trochę mniej ogarnięty, jakiś bardziej wariacki. To już jest tylko kwestia naszej wyobraźni. Ale generalnie sam edytor jest póki co rozbudowany. Ja tutaj raczej póki co niespecjalnie chcę cokolwiek zmieniać w moim pojeździe, gdyż uważam, że on jest póki co, no całkiem tutaj ten, całkiem dobrze zrobiony. No dobra, te koła by mogły być lepsze, ale z drugiej strony, no niestety, jak wymontuję to koło i spróbuję zamontować średnie koło, to, no niestety, ale, no niespecjalnie idzie to koło teraz zamontować tutaj w tym momencie. Trzeba było trochę pokombinować. Czyli trzeba by było, nie chcę wychodzić z trybu budowy, tylko chcę na przykład zrobić o takie coś. Beczułkę też ewentualnie mogę spróbować wymontować i wam pokazać, że nie mogę tutaj takiego koła zamontować sobie, o, żeby było to takie porządne koło, tylko no niestety mamy lipę. I muszę się zadowolić tym kołem, które mam obecnie w moim, w sensie tym zestawem tylnych kół, które mam obecnie właśnie w moim pojeździe. Dobra, tutaj sobie beczułkę wmontujemy, strukturę naszego pojazdu, przywrócimy tutaj małe koło, które się nie obraca, koło, ale wmontuj się, o, dobra, pykło, pięknie. I o to właśnie chodziło. Ewentualnie mogę sobie tutaj jeszcze to wmontować, żeby mnie to nie irytowało. O, elegancko.
Potem jeszcze ewentualnie możemy sobie co nieco pomalować, to możemy pomalować. O, albo na przykład jest historia, że to znalazłem gdzieś przy jakimś zielonym pojeździe wojskowym i postanowiłem to właśnie też wymontować właśnie w strukturę mojego pojazdu. Nie no, można tutaj jakąś historię sobie dopisać ewentualnie. O, escape'em się anuluje taki wybór. Mówicie? Serio? Escape'em? A no rzeczywiście. No kurde, ja się trochę zastanawiam, jak to się robi dokładniej. Ale anyway, poza tutaj różnego rodzaju częściami mamy też takie rzeczy jak chociażby miedź, która jest no naprawdę rzadkim ten surowcem, rzadko dostępnym, a który może nam przydać podczas kraftowania różnych przedmiotów. Mamy paliwo, którego jeszcze no, do końca nie rozgryzłem, o co dokładnie z nim chodzi, ale pewnie tutaj będzie chodziło o to, że będzie nam się odnawiało przy okazji... Aha! To się odnawia nam ten... automatycznie to paliwo, czyli pewnie to też jest jakiś surowiec, który będzie wykorzystywany do craftingu. Czyli generalnie metal, paliwo, miedź oraz tego różnych, oraz takie kupony. No to są takie surowce, które będą wykorzystywane właśnie w procesie craftingu kolejnych części. A właśnie, a propos craftowania, to warto wspomnieć tutaj, że mamy cztery frakcje. Cztery różne frakcje. Mamy inżynierów, którzy dają nam podstawowe części. Mamy Lunatics, którzy skupiają się raczej na pojazdach, skupiają się na zadawaniu jak największej ilości obrażeń. Nomadowie, pojazdy lekkie oraz poszukiwacze, którzy jeżdżą raczej takimi tanczurami, czyli takimi no naprawdę bardzo mocnymi, wytrzymałymi pojazdami. Aczkolwiek, żeby do tych pozostałych trzech frakcji dostać dostęp, potrzebujemy 10 poziomu u inżynierów. A to, no cóż, w sumie jakoś specjalnie długo może nie zająć, tam parę godzin gry co najwyżej. Ale to się jakoś masakrycznie szybko nie wbija. No, tutaj właśnie wygląda tak mniej więcej wygląd craftingu. Tutaj mamy pokazane dokładnie, co jest wymagane do stworzenia danej części. I tutaj widać, że jest to w tym wypadku 80 sztuk złomu. Ja niestety akurat tego nie mam w tym momencie. Nie jestem w stanie tego nabyć. O, tutaj z kolei 150 kuponów, czyli to będę musiał naprawdę długo farmić. Ewentualnie tam można ewentualnie coś dokupić. Tam pewnie będzie właśnie takie coś na zasadzie... Bo ogólnie sytuacja jest taka, że... Gra będzie free to play, tylko ogólnie teraz jest zamknięta beta tej gry. Więc, no cóż, sytuacja jak już będzie ta gra free to playem, będzie wyglądała tak, że pewnie będziemy mogli dokupić sobie surowce za prawdziwe pieniądze i będziemy sobie mogli tam wykreatować tak, powiedzmy, 500 takich rzeczy, takich 500 chłodziw do broni. Nie no, ja mam tylko na razie takie jakieś takie skromne chłodziwo i mam nadzieję, że jak w przyszłości jakoś miecie będzie jakoś lepiej farmiło, bo jednak no... Póki co to się tak średnio to farmi. Ale generalnie sam pomysł, same założenia, no... Jak najbardziej okej. No mamy różne frakcje. Frakcje dla początkujących oraz inne frakcje skupiające się na różnych stylach gry. Chcesz zadawać damage'a, skupia się na szaleńcach. Chcesz być niezniszczalny? Poszukiwacze, scavengerzy. A może ewentualnie wolisz lekki pojazd? No to proszę bardzo, nomadowie zapraszają. Dobra, anyway, bo ja tu widzę, że mam 8 minut materiału, a jeszcze nic specjalnego nie pokazałem, a pewnie byście chcieli zobaczyć gameplay z tej gry, czyż nie? Okej, no to zobaczymy gameplay. Póki co, mamy dostępne tylko dwa tryby. Mamy tryb misji. O, i widzę, że tutaj mi się kolejna misja odblokowała, ale to się zaraz ją zajmiemy. Ale póki co, tryby. Misje, czyli takie misje PvP. No, w sumie to na razie głównie PvE z tego, co widziałem, bo na razie to chyba więcej jest botów niż takich serio graczy. A przynajmniej tak sądzę po nazwach. Oraz mamy tak zwane rajdy, które właśnie wymagają od nas paliwa, właśnie tutaj tej benzyny. Ale z drugiej strony za nie możemy dostać albo kupony, albo też ewentualnie miedź wspomnianą, która może nam się przydać. No i kurde, no jedna miedź za jeden taki rajd, no to taki powiem wam trochę średni deal, ale z drugiej strony... Ja tam się nie będę czepiał, jeszcze to jest beta, być może to zmienią. Nie no, generalnie to, jako że to jest beta, to ja liczę ogólnie na to, że... Pewnie jeszcze wiele rzeczy do gry zostanie dodanych. A póki co, weźmy sobie misję Get the Shotgun. I co mnie cieszy, to to, że kolejne gry, kolejne misje, no dobra, kolejne rozgrywki, może tak to lepiej zabrzmi, odnajdywane są naprawdę szybko. No zobaczcie, no, ledwie parę sekund matchmakingu, ledwie parę sekund dobierania, a tu już nagle nam od razu znalazło grę. To jest naprawdę dobrą, ale to bardzo dobrą wiadomością, która mnie naprawdę ogromnie cieszy. Oho, tam widzę jest ktoś. Ktoś się aż prosi, żeby go zniszczyć. Dobra, oj, przegrzała mi się broń, także no, ostrożnie. O, tutaj się chyba kolega nim zajmie. Dobra, mam misję, żeby się zająć jakimś przeciwnikiem
albo go... poprzez zramowanie go. W sensie, żeby go albo zniszczyć, albo go ten... albo go zniszczyć poprzez zramowanie, albo żeby asystować właśnie... poprzez zramowanie. Poprzez staranowanie przeciwnika. No i co? Jedna rzecz, do której się teraz akurat muszę doczepić, to to... że bitwy są tutaj naprawdę strasznie, ale to strasznie krótkie. No kurde, dwa chłodziwa, dwa radiatorki tutaj są. Trzy sztuki złomu, 25 paliwa. No dobra, nie jest źle. Nie no, ale to, do czego się muszę naprawdę doczepić, to to, że... no te misje, te lecze są póki co naprawdę krótkie. A co do samej gry ogólnie, to jeszcze... co do samej bety właściwie, to... tutaj mamy udostępnione tak trzy mapy. Oraz dodatkowo ten, trzy mapy w dwóch trybach. Tu przed chwilą był tryb Assault, który polegał na tym, żeby przejrzeć po prostu bazę wroga. A teraz mamy tryb starcia, gdzie to jest jedna baza i musimy ją przejąć. O kurde, kto tu taki pojazd stworzył, panie? Nawet nieźle to wygląda, muszę przyznać. Nie to co moje pierdzi kółko póki co, ale wiecie no. Ja to jeszcze low level jestem, to jeszcze nie ma rewelacji, sorry. Ale nie podstawiaj mi się proszę, mój drogi kolego. Bo ja bym bardzo chętnie chciał tutaj coś fajnego zrobić. Ja bym chciał tutaj jakoś tak w miarę fajnie przejechać tutaj i dotrzeć do starcia, do boju. W sumie wam powiem, że ten... sama gra się prezentuje jak na grę free to play. Ej, to jest nasz! A ja w naszego ładuję, kurde! Się podstawił. Bang, bang, bang. Coś się uda, czy... o, dobra, może będzie okazja na... nie, nie będzie jakoś specjalnie okazji na staranowanie, ale... na ostrzelanie już jak najbardziej. O, tutaj jeden, o! Pięknie, enemies destroyed. Piękny komunikat. Aż się miło na takie patrzy. O, tam widzę, chyba ktoś się wywalił. Także trochę przykra sprawa. O, enemy destroyed, kolejny zniszczony. I po meczu. Ja nie wiem, czy te bronie są tutaj takie potężne, czy to te pojazdy tak mało wytrzymałe. Ale w każdym razie, to moim skromnym zdaniem powinno zostać zmienione. To powinno zostać, no naprawdę, zmienione na korzyść tego, żeby pojazdy były bardziej wytrzymalsze. Chociaż z drugiej strony, jako że to są boty, to być może to jest spowodowane właśnie tym, że... pojazdy botów są trochę mniej wytrzymałe, jakby nie patrzeć. Więc... no łatwiej się niszczy po prostu. Może jakby była taka bitwa, taka stricte PvP... no to... pewnie pojazdy graczy byłyby trochę bardziej wytrzymałe niż pojazdy właśnie botów. Bo póki co te bitwy są naprawdę strasznie krótkie i zanim się cała impreza skręci, to już niestety jest koniec. Chociaż z drugiej strony może by pomogło ten... albo wstawienie większej ilości graczy, albo nie wiem, albo opcja respienia się i do momentu i granie na objective, w sensie, żeby wypełnić dany cel danej mapy i ten. Żeby wypełnić cel dany cel mapy i w związku z tym, żeby się grało do momentu, w którym to się... ooo! Okej, myślałem, że go nie zniszczy, a tutaj taka niespodzianka bardzo miła. No i kurde, ja tutaj trochę gram, żeby zrealizować misję teraz w tym momencie. O! Coś tam oberwał. No. Przeciwnik zniszczony, elegancko. Czy będzie nas jeszcze jeden fragment zna moje konto, czy... asysta. I tu jeszcze jedna. I teraz proszę mi nie przesłaniać. O, tutaj, też ostrzał i proszę bardzo. I pięknie. Nie, no naprawdę, kurde, no. Słabo to leci. Ej, jeszcze Ferris Blood mi wpadł na konto? O kurde, a to ciekawe. Ej, jakaś nowa kabina, WWT1 kabin. Ej, ja sobie to obczaję chętnie. Jak to wygląda, jak to się prezentuje. Okej, okay, ukończyłeś wyzwanie Brawler, dostałeś 50 tego. 50 sztuk złomu. Dobra, przejrzymy sobie tę kabinkę, zobaczmy jak to mniej więcej się prezentuje. Wymontuj mi może to. I dobra, gdzie jest ta kabina, gdzie jest ta kabina? O, tu jest. Jak to wygląda? O, takie coś mówicie. Tylko jak tutaj to ustawić? Teraz to jest pytanie. I takie coś można zrobić? Okej. Okay. I tutaj można trochę co nieco pokombinować. A mogę zrobić takie coś? Że na przykład, nie wiem, że stawiam gdzieś mniej więcej tą część tutaj, czy coś? Że na przykład takie coś? Takie coś jeszcze dodatkowo może? Nie, nie mogę postawić. Kurde, no trochę lipa, nie powiem, że nie. A może mogę to jeszcze inaczej. Fender. O! Tutaj, fajnie by było. Teoretycznie mogę. Ale w praktyce jak to będzie wyglądać? No, a niżej troszkę? Jakby było? No kurde, trochę słabo. Trochę słabo wam szczerze powiem, to by chyba musiał cały samochód tutaj w tym momencie przeprojektować. Żeby to jakoś miało ręce i nogi. Chociaż... nie, nie chcę tego. Chcę na przykład... nie no, mogę obrócić to ewentualnie jakoś.
Albo mogę to je... Nie, nie to! Kurde! Dała mi tutaj ramę! Z powrotem! Halo! Ja się na takie coś nie zgadzałem. Kurde, no ten edytor jednak jest momentami trochę nieporęczny, tak wam powiem. Tak swoją drogą. Dobra, tu niby zrobiłem jakiegoś teraz w tym momencie tira. I tak, takiego naczepa i w ogóle wszystkim. Ale z drugiej strony to trochę teraz niepraktycznie wygląda, bo... No zobaczcie jak to wygląda, no zobaczcie jak to wygląda, no! A mogę to jakoś niżej umieścić albo coś? Nie ukrywam, że to by była bardzo fajna opcja. Chyba, że ten, chyba... A, bo tu silnik tak bardzo tam wystaje. Czy ten silnik by się przydał osłonić? Tutaj takie coś? A coś tu ewentualnie? Nie. Niespecjalnie, raczej nie. A coś tu może? Nie no, by się przydało ogólnie coś, żeby móc jakoś w miarę sensownie umieścić te... Te bardziej, te tutaj boki vanu. Chociaż wait a second, okno. Mogę to okno na tym umieścić? Chyba mogę. Tak mam wrażenie dziwne. O. Nie tak. No kurde. No dobra, niby coś tutaj można zrobić, niby coś tutaj można ograć. Mogę na przykład, nie wiem, przesunąć to tutaj. To mogę jakoś też jakoś więcej, jakoś inaczej przesunąć. Mogę na przykład umieścić ten radiatorek w tym miejscu. Wsadzić go tutaj dokładnie. No i proszę bardzo, zajmuje nam już całe to. No kurde, beczy łukę też ewentualnie mogę przesunąć bardziej na bok. Pyk, pyk, pyk. O, takie coś. Tylko z drugiej strony teraz się zastanawiam, czy aby będzie miejsce na to... Nie będę się musiał chyba aż tak specjalnie tym przejmować. Chyba, że takie coś się zrobi. O. I takie coś. Tylko kurde, no teraz trochę struktura samego samochodu tak trochę się nam rozlatuje w tym momencie. W sensie, że trochę to nie ma racji bytu. Co jest trochę smutną wiadomością, nie powiem, że nie. O, dobrze było. No i oczywiście limit części, czyli będę musiał coś wymontować. Czyli kurde, wracamy do starego konceptu. Czyli... Aha, i tylko jedna kabina, czyli muszę najpierw te usunąć. Chciałem kabinę pick-upa. O. Aha, to muszę przesunąć. To muszę usunąć. Czy już mogę? Nie, jeszcze tutaj, to. No i kurde, i co? Teraz nie umieszczę tej kabiny? Czy może jeszcze to muszę usunąć? Ja pierdzielę, chcę tutaj coś... Było. No, było! Halo! No, o, dobra, jest. Pięknie. Czyli wracamy do starej konfiguracji. Trochę pokombinowałem, trochę nie wyszło. No i trzeba teraz to wszystko naprawić. Dobra, a teraz gdzie jest moje... O, jest, chłodziwo. Ja mam w ogóle tego aż 6 sztuk, które zauważyłem. Dobra, beczułka wraca z powrotem. No. Beczko, wejdź, proszę. Ładnie proszę, uprzejmie proszę. Dziękuję serdecznie. Dobra, i teraz tutaj jeszcze one side'y umieścimy... Nie tak. No. Coś tam było. Było. No, jest. I tutaj teraz tak. Nie tak. Wcześniej się dało to umieścić. Chyba, że... O, takie coś. O! Nice. I jeszcze teraz tylko to tutaj. No i wróciliśmy do naszej starej konfiguracji. Nie było łatwo, ale przynajmniej się udało. No dobra, prawie do starej konfiguracji wróciliśmy. Teraz się to udało. Czyli generalnie jak widać, no... Można tutaj kombinować z samochodem na lewo, prawo, w boki, w tył. I na różnego rodzaju inne sposoby. Dobra, nie wiem po co mi tyle chłodziw. Ja sobie to chętnie zezłomuję, żeby mieć jakiś złom. Okej, w ogóle ile tego złomu mam? 88. Czyli tak myślę, że... O, to mogę zrobić tak. Chociaż z drugiej strony trochę niepotrzebnie to robię, bo... Zawsze to się może przydać do tego, żeby naprawić uszkodzone części. Chociaż z drugiej strony, z tego co widzę, to póki co w becie to jakoś niespecjalnie ten element tutaj występuje. W sensie naprawiania części. Zobaczymy pewnie już w pełnej wersji, czy to się będzie pojawiało, bo jeśli będzie, no to... No cóż, będzie to dość realistyczny zabieg. Aha, tego nie mogę zniszczyć. W sensie nie mogę tego zezłomować. Dobra, to nie będę się kłócił z tym tematem. I myślę, że możemy się udać na misję Get the Cannon, która się odblokowuje od 5 poziomu. No dobra, to zobaczymy, co my tutaj mamy ogólnie. Aha, boostera mamy, radio możemy blokować i kanona, ewentualnie jakieś inne randomowe części.
No i dobra, i matchmaking po raz kolejny pozytywnie zaskakuje. O kurde! A na tej mapie akurat nie widziałem. Nie miałem okazji grać, chociaż być może to jest ta sama mapa, tylko ten, tylko setting. Nie, to jest ta sama jednak mapa. Czyli jednak są trzy mapy, tylko głównie w becie, chociaż to mnie trochę zmyliło, ten widok na te domki z tych kontenerów. Dobra, widzę, że tutaj mamy... Tak, nadal mamy tutaj PvP na zasadzie graczek kontra boty. I kurde, ktoś tutaj sobie bardzo ładne autko zbudował i... To musi być chyba jakiś w miarę wysoki levelowo gracz. Bo jednak no, mieć dostęp do tych części, to albo sobie te części kupił z używając prawdziwych pieniędzy, albo ewentualnie no już jest trochę bardziej doświadczony w crossaucie. O, tutaj ewidentnie... O Jezus Maria, co to za zderzak jest? Tu jakiś długi ten... jakaś długa lufa i... Czy coś się skończyło? Chyba się skończyło. Bo wygląda na to, że ktoś przejął w 100% bazę. Wygrana przez Objective? Ciekawe. Pierwszy raz to widzę, bo póki co, z tego co ja widziałem, to ten... Głównie były wygrane poprzez wyeliminowanie drużyny przeciwnej. Dobra, i co teraz nas szykuje gra? Aha, tryb Assault. No to sobie myślę, pykniemy tak jeszcze z 2-3 rundki, a potem myślę, że zakończymy sobie ten materiał. Oj, dobra, zobaczmy, no... Zobaczmy, jak to będzie. Nie no, w sumie to raczej będzie tak samo, bo jakichś radykalnych zmian nie przeprowadzałem w moim samochodzie. W sumie to swoją drogą wam powiem, że poza matchmakingiem mnie jeszcze strasznie cieszy optymalizacja tego tytułu. Mianowicie chodzi mi tutaj o to, że tak poza nagrywaniem to mam na najwyższych ustawieniach takie stabilne 60 klatek, nawet czasami momentami więcej. Plus jeszcze dodatkowo, no, tu na nagrywaniu też, jeśli chodzi o same klatki, to też to naprawdę ładnie i stabilnie chodzi. Tak naprawdę powiem wam, że to mnie bardzo cieszy. Tu mamy kogoś, to tylko czeka, aż go zniszczymy. Dobra, no to... Aj, broń się przygrzała, także troszkę lipka. A, kurde, bot już zaczyna się stawiać. Ej, no i to mi się akurat zaczyna... Aha. Już prawie miałem gościa wykończonego, ale ktoś postanowił go dobić. Tam w ogóle ktoś już czterech skasował. Ja pierdzielę, co za typ. Nie da szansy, po inny postrzeli. O kurde, tam znowu szaleją. Coś na minimapce, jakiś widok? Nie no, na minimapce to na razie to tak średnio, jeśli chodzi o samą widoczność przeciwników. Ale póki co przejmujemy bazę, a... Aha, nie musieliśmy nawet przejmować bazy, bo... Wygraliśmy poprzez zniszczenie całej drużyny. I dobra, co tutaj mamy za nagrody? A, chłodziwo kolejne, booster, który raczej przerobię na złom. Oraz paliwo i trochę expa. 130, no nie za wiele, ale zawsze coś. Dobra, tak z dwa meczyki myślę, że jeszcze można pyknąć sobie, tak na spokojnie. Dobra, no to zobaczmy. Mamy tutaj jeszcze jedną mapencję, która też się całkiem ładnie prezentuje. Trochę inaczej niż poprzednia. No ta poprzednia to była identity w takim Mad Maxowym stylu. A tutaj się to prezentuje inaczej. Tak bardziej wschodnio, bardziej tak rosyjsko. No w sumie mamy rosyjskiego dewelopera, także nie dziwota, że akurat nam zaoferowali takie widoki. Dobra, myślę, że pojedziemy sobie... A, może spróbuję coś ugrać mostem? Jeśli mi się uda na niego dostać? A, raczej się uda się na niego dostać. Bo widzę, że tutaj jest bardzo ładny przejazd. Czyżby tam ktoś był z frontu? Chyba tak, aczkolwiek... Ja w sumie tutaj mam bardzo ładną kampę teraz w tym momencie. Dobra, miałem ładną kampę, bo teraz jedzie do mnie dwóch ziomusiów, którzy już... Wściekle we mnie... Którzy mnie chcą wściekle odstrzelić. Albo i nie. Dobra, może w broni będę strzelał to... O! Pięknie, zniszczony. Dobra, ty się palisz. Drugi, pięknie. O, ty już nie masz broni i zniszczysz się? Zniszczysz się, czy trzeba ci jeszcze trochę pomóc? Chyba trzeba koledze jeszcze troszkę pomóc. Z tego co widzę, ale... No niestety nie mam zasięgu. Ej, w sumie mogę spróbować na niego zeskoczyć. W sensie ten, mogę spróbować... O, o! A nie, to nasz? Ej, chyba utknąłem. A nie, jednak nie utknąłem, tylko... Przeżyj to, autko. Błagam, a... aha. Czyli jednak ten karjak się przydaje. Się przydaje, skubany. Kurde. Jednym ruchem, jednym przyciskiem już sprawiłem, że moje auto przewróciło się z powrotem na bok. Czyli tak, jak tego oczekiwałem. Dobra, tutaj... O, złom. Elegancko. Okej. Okay. Get the cannon victory. You saved... Aha, dobra, to jest raport z tego, z... Tego, misji. W sensie z tego, z bitwy.
Dobra, ile ja mam złomu, tak powiedzmy sobie? 121. Dobra, niby radar detektor tutaj ten mam. Tu mam jeszcze tam trochę części do zbierania, ale frakcji w sobie jeszcze tam nie mam do odblokowania. W sensie nie mam jej jeszcze odblokowanej. I tutaj w sumie jeszcze jedna taka ciekawostka, mianowicie skrzynki są też. Właściwie nie tyle są skrzynki, co kontenery są właśnie też w crossaucie. Jeśli szybko kraftuję, 100 sztuk złomów jest na nie potrzebne. No i co? I możemy sobie takie kontenery otworzyć i zobaczyć. To jest mniej więcej coś takiego samego jak chociażby skrzynki w CS-ie czy w League of Legends tak od niedawna. A z ciekawości sobie sprawdźmy, zobaczymy, co mi dropnie tutaj akurat z takiego kontenera. Uwaga, kontener opening! I czekamy, co nam dropnie, co nam tutaj wypadnie. Karjak! No dobra, no coś tam jest tam. Zawsze coś, zawsze jakieś dodatkowe parę sztuk złomu. O, mogę sobie to przerobić spokojnie na złom. O. Na 10 złomów, piechot. 10 złomów, znaczy 10 złomów, piechotą nie chodzi. To mi jest kompletnie niepotrzebne, to 20 złomów wezmę. Tutaj, aha. Mam dwa radia, czyli 20 złomów bym za nie dostał. Czy te startowe koła, no startowych kół nie mogę przerobić siłą rzeczy. Ale za to mogę przerobić. Bo raczej chyba bym potrzebował jakiegoś lepszego pomysłu na to. Albo ewentualnie więcej części do dyspozycji, żebym mógł sobie montować. Ale ja raczej nie będę się skupiał na takich tankowatych pojazdach, tylko chcę bardziej takie zrównoważone pojazdy tworzyć, jeśli chodzi o samą grę. Dobra! Coś czuję, że będę potrzebował chyba trochę więcej niż jednego materiału z tej gry, żeby wam wszystko, każdy jeden aspekt tej gry pokazać, przynajmniej jeśli chodzi o betę. A być może jest jeszcze szansa, że że będą jeszcze kolejne update'y, że będą jeszcze kolejne aktualizacje, że jeszcze wiele rzeczy zostanie pododawanych, no bo wiadomo, to jest jeszcze beta, to nie jest jeszcze finalna wersja. Ale póki co, no cóż, zobaczymy, jak na razie gra spełnia moje oczekiwania i... Ej, kurde, bo ja zauważyłem w ogóle, że nie mam co nieco rzeczy przemalowanych. A to jest trochę przykra sprawa, bo ja lubię mieć co nieco poprzemalowywane. Bo wiecie, tak mogę stworzyć dzięki temu taką trochę historię, że... A tu wziąłem taką część, z tego a to wziąłem taką część. Takie doprawianie, dodawanie lore do samochodu, no kurde, no. Wiem, że to trochę dziwnie brzmi, ale no... No cóż, zawsze jakiś dodatkowy bajerek. Okej, dobra. Czyli myślę, że prawdopodobnie jeszcze parę materiałów z crossouta się jeszcze pojawi, bo... No nie, no, mi się gra strasznie podoba, jak na tę chwilę obecną. Robograf mi niespecjalnie podszedł, jeśli chodzi o samą grę. Aczkolwiek, no, sam pomysł, jeśli chodzi o tamten produkt, to propsuje. A crossout, powiedzmy sobie, że na dzień dzisiejszy bardziej się po prostu wpasowuje w moje klimaty. Bardziej jest taką grą, która mi odpowiada. I myślę, że się w niej lepiej odnajdę niż we wspomnianym Robocrafcie. No dobra, to póki co, to by było na tyle. Także dajcie znać, czy wam się podoba. Link do strony gry macie w opisie. A ja wam póki co dziękuję serdecznie za uwagę. Ja jestem Recek, to był Crossout. Trzymajcie się i czołem!